Elżbieta Zawadzka. Jedyna cicho ciemna. Urodziła się 19 marca 1909 roku. W okresie międzywojennym była świetnie zapowiadającą się matematyczką. Studiowała na uniwersytecie poznańskim. Później uczyła w szkole. Angażowała się też w działalność ochotniczego przysposobienia wojskowego kobiet. Po wybuchu II wojny światowej otrzymała zadanie zorganizowania szlaków kurierskich i przerzutowych z Generalnego Gubernatorstwa na Zachód. Jak sama wspominała, do 1942 roku przekraczała granice ponad 100 razy. Robiła to używając fałszywych dokumentów, nie swoich kenkart, a przede wszystkim niesamowitej brawury. Tylko raz w tym czasie została zatrzymana przez Gestapo i uwięziona na dworcu kolejowym. Skąd dość szybko uciekła. Dzięki zorganizowanym przez zawadzką szlakom udało się dostarczać do okupowanej Polski m.in. pieniądze z Londynu na działalność polskiego ruchu oporu. W 1942 roku Elżbieta została zdekonspirowana. Wydała ją koleżanka po ciężkich torturach na niemieckim gestapo. Zawadzka szybko zorientowała się, że jest obserwowana. To był koniec jej działalności konspiracyjnej. Musiała uciekać. Widziała, że trudno będzie pozbyć się ogona, Dlatego wsiadła do pociągu, z którego wyskoczyła w czasie jazdy. Przez Francję, Hiszpanię i Gibraltar przedostała się do Anglii. Po raz kolejny zmieniła tożsamość. Teraz nazywała się Elizabeth Watson. Po przybyciu do Londynu została zakwalifikowana na szkolenie dla cichociemnych. W całej historii tej komandoskiej formacji tylko kilkanaście kobiet otrzymało zgodę na udział w tych szkoleniach. I w całej historii tej jednostki. Tylko jedna kobieta ukończyła to szkolenie i zdała egzaminy uprawniające do udziału w operacjach Cichociemnych. Zgadnijcie kto. Elżbieta Zawadzka była jedną z 316 osób zrzuconych do Polski w ramach operacji specjalnych Cichociemnych. W nocy z 9 na 10 września 44 roku wyskoczyła z samolotu i wylądowała na polskiej ziemi. Przedostała się do Warszawy. I tu zaczęły się problemy. Elżbieta została pomówiona o niewykonanie rozkazu i inne bzdury. Opinia mogła być spisana prawdopodobnie przez Kazimierza Bilskiego, Jerzego Żuralskiego lub przez Michała Protasiewicza. W dokumentach obciążających naszą bohaterkę było mnóstwo błędów, nieścisłości i sprzecznych dat. Mimo to Zawadzka została wysłana na kwarantannę do klasztoru. W lipcu 44 roku udało jej się w końcu przedostać do Warszawy. 1 sierpnia wybuchło powstanie. Elżbieta nie dostała przydziału frontowego, więc zajęła się organizacją ewakuacji rannych oraz zaopatrzenia powstańców. Osobiście nosiła broń i granaty na linię frontu. W trakcie powstania dosłużyła się stopnia kapitana. Po upadku powstania dostała rozkaz organizacji zerwanej siatki łączności w Krakowie. Jesienią została awansowana do stopnia majora. Po wojnie, jako żołnierz Aka Zawadzka była prześladowana przez urząd bezpieczeństwa. Była skazana i więziona. Po odwilży rozpoczęła pracę naukową. Zdobyła tytuł doktora, a później została profesorem. W roku 2006 została awansowana do stopnia generała. Była drugą kobietą generałem w historii polskich sił zbrojnych. Generał, profesor Elżbieta Zawacka, zmarła w 2009 roku w wieku 100 lat.